Dzień dobry. Kilka słów na temat aktualnej sytuacji technicznej indeksów wraz z grudniową serią kontraktów. Oczywiście w odniesieniu do technik Fibonacciego. Dzisiaj chcę Państwu przedstawić WIG20, ale w skali tygodniowej, czyli takie nieco szersze spojrzenie. Ostatnio prezentowałem głównie wykresy skali dziennej. Natomiast to, co tutaj jest symptomatyczne, to na pewno pewna taka opieszałość popytu w budowaniu jakichś aktywnych strategii odwetowych, a wydarzenia, jak wiemy, rozgrywają się w rejonie dość istotnego klastra popytowego Fibonacciego 1641-1646, gdzie tym głównym filarem, takim elementem konstrukcyjnym pozostaje zniesienie 38,2 tej właśnie pokazywanej teraz fali wzrostowej. I jeśli spojrzelibyśmy na wykres WIG20 w skali dziennej, no to jak wiadomo, ta strefa niezbyt precyzyjnie działa. Doszło już kilkakrotnie do naruszenia dolnego ograniczenia analizowanego węzła. Natomiast tutaj chcę też pokazać tą linię czerwoną, która teraz funkcjonuje jako wewnętrzna linia trendu i pełni rolę przynajmniej takiego lokalnego wsparcia, w jakimś stopniu wzmacniając jednak węzeł 41-46. No, na pewno kluczową kwestią jest właśnie to, że popyt zachowuje się tu niezwykle defensywnie, a wybicie strefy, takie trwałe przełamanie 41-46, negacja 38,2, no, trudno byłoby takie wydarzenie traktować jako przejaw siły obozu popytowego. Wręcz no, byłby to raczej argument dla podaży, przemawiający za możliwością rozwinięcia się kolejnej podwali spadkowej. Dla mnie obrazem rosnącej presji popytowej w obecnej sytuacji byłoby wybicie też zniesienia 38,2, ale tym razem tej fali spadkowej po pułapie 1725, no, co mogłoby się także wiązać z wybiciem tej górnej linii kanału. Więc no, tutaj na razie bez przełomu, na pewno jeśli chodzi o postawę strony popytowej, dość ważne wsparcie, powiedzmy, że honorowane przez rynek, choć jak już wiemy na wykresie w skali dziennej mało precyzyjnie działające, wybicie tego węzła i raczej przemawiałoby za możliwością kontynuacji ruchu spadkowego. Podobnie to wygląda na kontraktach, no, z tym jednak zastrzeżeniem, że analogiczny węzeł popytowy 1622-27 tutaj działa niezwykle precyzyjnie. Nie tak dawno pojawił się ten wątek dotyczący układu prowzrostowego ABCD z projekcjami, które nam wzmacniały jeszcze dodatkowo strefę 22-27. No i sytuacja jest w tej chwili taka, że to wsparcie jest ewidentnie respektowane, no ale z kolei popyt ma problemy z pokonaniem i wręcz trywialnej zapory podażowej 1658-61. Z punktu widzenia techniki, no, trudno w ogóle porównywać te klastry ze sobą, czyli 51-61 do średnioterminowego wsparcia 22-27. Większe znaczenie na pewno ma obszar 1685-89, o tym też już wielokrotnie mówiłem, piszę o tym w opracowaniach. Z punktu widzenia techniki jest to już zdecydowanie takie poważniejsze wyzwanie dla kupujących. I dla mnie dopiero wyrazem wzrastającej aktywności popytu byłoby trwałe wybicie tej strefy, co można by było potraktować jako sygnał kontynuacji odreagowania zapoczątkowanego właśnie w ważnym klastrze popytowym 1622-27. No, jak do tej pory te próby podejmowane przez popyt nie kończyły się sukcesem. Zobaczymy, jak będzie teraz tym razem, bo po raz kolejny właśnie z analizowanego klastra rozwija nam się podwala wzrostowa. Jeśli doszłoby do trwałego wybicia 58-61, no to byłby to argument za możliwością przetestowania dużo poważniejszej bariery podażowej 1685-89. Tak to wygląda na serii grudniowej. Niezwykle ciekawa sytuacja na indeksie DAX. Jest to związane przede wszystkim z naruszeniem ważnego
przedziału 12185, 12254, wyznaczonego, przypomnę, przede wszystkim na bazie zniesienia 23,6 całego ruchu spadkowego, czyli u nas istotną rolę odgrywa zniesienie 38,2 analogicznej fali, a na indeksie DAX 23,6 to już pokazuje relatywną siłę indeksu niemieckiego względem chociażby WIG-u 20. Ale tu możemy też wprowadzić wątek układu harmonicznego A, B, C, D. Problem jest taki, że te projekcje wypadają niżej, czyli nie grupują się dokładnie w klasie 12185, 12254. Jak wiadomo, ja szukam takich sytuacji na rynku, takich właśnie przedziałów cenowych, gdzie dochodzi do swoistego rodzaju synergii, jeśli chodzi o te projekcje i zniesienia FIBO. No tutaj tego nie mamy, bo zależność najsilniejsza AB równa się CD, co obrazuje nam tu ta projekcja 1 do 1, czyli pułap 12045, no wypada poniżej strefy 185-254. Ale mamy wzmocnienie, natomiast tu wypadają silne zniesienia, silne projekcje, co do tego nie ma wątpliwości. Możemy ten rejon 12045 traktować też jako przynajmniej filtr cenowy, ja tak będę traktował, dla wymienionego i analizowanego przed momentem obszaru 12185, 12254. Ta dolna linia kanału, no, próba jednak przejęcia inicjatywy przez popyt, dolny cień świecy to obrazuje. No, zobaczymy, jak dalej ta sytuacja się rozwinie. Zmierzam do tego, że gdyby ostatecznie, też uwzględniając jakąś stopniu piątkowe zamknięcie, bo to jest według mnie zdecydowanie średnioterminowe wsparcie, zbudowane na bazie no, z szerokiego zakresu danych, więc tutaj to piątkowe zamknięcie będzie też miało jakieś swoje znaczenie. Gdyby okazało się, że rynek niemiecki jednak powróci ponad ten obszar cenowy, to z punktu widzenia techniki taki przebieg wydarzeń, taką okoliczność no, trzeba było potraktować pozytywnie, jako być może początek jakiegoś silniejszego odreagowania wzrostowego. Natomiast negatywnie z kolei musielibyśmy się odnieść do wybicia tego układu harmonicznego, prowzrostowego, symetrycznego AB równa się CD, czyli zmierzam do tego, że gdyby jednak doszło do zanegowania pułapu 12045, no to w kontekście już wcześniejszego naruszenia ważnego klastra popytowego, taką sytuację trzeba było potraktować negatywnie jako możliwość rozwinięcia się kolejnej podfali wzrostowej, spadkowej oczywiście. Więc sytuacja ciekawa. W dość newralgicznym jednak rejonie cenowym te wydarzenia na indeksie niemieckim się teraz rozgrywają. No, przede wszystkim chcę też tutaj pokazać Państwu ciekawy opór 12600, 12620, aż trzy zniesienia tu wypadają w tym stosunkowo wąskim korytarzu cenowym. I z kolei silnym sygnałem uwiarygodniającym, hipotetycznym oczywiście na razie tylko wzrostowy ruch odreagowujący, byłoby dopiero wybicie 12600, 12620. Zobaczymy w takim razie, jak to się dalej potoczy w kontekście węzła 12185, 12254. Popyt nie pozostaje w tej chwili bez szansy, pod warunkiem, że rzeczywiście wsparcie zostanie wybronione i wydarzenia będą rozgrywać się ponad tym węzłem cenowym. Taką sytuację, biorąc też pod uwagę wspomniany układ ABCD, należałoby potraktować przynajmniej jako zapowiedź jakiegoś odreagowania wzrostowego. S&P. No tu wiadomo, co jest dla nas punktem odniesienia. Ewidentnie działający długoterminowy opór 3550-3603. Kolejna nieudana próba pokonania tej strefy i tak naprawdę kolejny punkt zwrotny. Przez moment wydarzenia rozgrywały się dokładnie tu w rejonie pierwszej takiej lokalnej zapory popytowej 3443-3457. W komentarzach mówiłem, że no, trudno też taką sytuację, ten rozwijający się tu ruch boczny traktować w kategoriach jakichś podażowych, no, ponieważ no, ruch spadkowy wytracił tutaj jednak swój impet i podaż nie decydowała się na ponowienie ataku. W końcu do tego doszło. Znaleźliśmy się w rejonie eksponowanego już przeze mnie wielokrotnie węzła 3328-39. To jest już takie bazowe dla mnie wsparcie,
no bo składa się z licznych, naprawdę silnych wzniesień wewnętrznych, między innymi 18,6 całej tej podstawowej tutaj fali wzrostowej. Do tego dochodzi eksponowana już ostatnio przeze mnie ta dolna linia kanału. Więc dopiero utrata tej strefy to już ewidentny sygnał słabości. Na razie popyt w rejonie analizowanego węzła FIBO uaktywnił się, no ale cały czas, można powiedzieć, w grze pozostaje węzeł 3443,57. Powrót ponad ten przedział cenowy w powiązaniu z wybiciem czerwonej median line, która bardzo precyzyjnie tutaj pełni swoją rolę jako w tym przypadku bariery podażowej, to pozytywny sygnał. Dla mnie byłaby to zapowiedź kolejnego testu średnioterminowym czy długoterminowym w przedziale oporu 3550-3603. Więc też podobnie jak na indeksie DAX czy WIG-20, w dość ważnym przedziale, rejonie cenowym te wydarzenia na S&P się w tej chwili rozgrywają, a za pierwszy naprawdę transparentny sygnał słabości uznałbym dopiero przełamanie 3328,39. Dziękuję bardzo.